Dorastałam w południowej Kalifornii aż do rozwodu rodziców. Rozwiedli się, gdy miałam 8 lat. Moja mama powróciła w tym czasie do wiary katolickiej, a tata pozostał agnostykiem. Ten rozwód w połączeniu z wykorzystaniem seksualnym, gdy byłam nastolatką, doprowadził do tego, że zbudowałam wokół siebie twardą maskę dla otoczenia. Próbowałam bronić siebie i tak stałam się jedną z tych silnych osób, które potrafią wszystko przetrwać. Wpadłam w ogromną depresję. Zaczęłam imprezować i straciłam wiarę w Boga. Rzuciłam studia. Desperacko szukałam czegoś prawdziwego w świecie. Przeczuwałam, że musi istnieć jakaś prawda w tym świecie. To było takie wzniosłe i ogromne. Odczuwałam tylko jedną prawdziwą rzecz w tym świecie. Jedną, która w jakiś sposób jest częścią tej prawdy. To było piękno natury. Jako dziecko bywałam wiele razy na Hawajach z moim tatą i braćmi. To było najpiękniejsze miejsce, jakie można sobie wyobrazić. Chciałam po prostu zanurzyć się cała w tym pięknie. Ale to, co wydarzyło się wtedy, było czymś odwrotnym. W środku wciąż czułam się całkowicie pusta. Całe to piękno było na zewnątrz, ale nic nie przenikało mojego serca i wciąż czułam się coraz bardziej samotna. 24 lata temu w środku nocy, zupełnie sama, pod wpływem narkotyków, znalazłam się na tej plaży, zapatrzona w krajobraz. Widok był idealny, jak na pocztówce. Idealny kształt fal, które mieniły się na zielono w świetle księżyca. Po prostu zapatrzyłam się na nie i powiedziałam dziękuję. Te słowa po prostu wypadły z moich ust, ale one mnie zaskoczyły, bo pomyślałam, komu ja dziękuję? Przecież już nie wierzę w Boga od kilku lat, więc komu ja dziękuję? Ale ponieważ te słowa już padły z moich ust i były zupełnie nieplanowane, wiedziałam, że są szczere. Zaczęłam więc bardzo ostrożnie rozważać, czy mogłam ponownie uwierzyć w Boga. Naturalne piękno to dla mnie coś, co jest najbliższe boskości, spośród wszystkich rzeczy, które znalazłam w życiu. Poczułam ogromną ulgę, że znów mogę wyznać, że wierzę w Boga. Moja podróż nie skończyła się w tym miejscu. Skończyła się powrotem do kościoła katolickiego. Ale zaczęła się właśnie w tym miejscu, w odkryciu tego, że piękno natury jest Bożym darem dla mnie.